Cześć, z tej strony Filmy w Skrócie. Dzisiaj przedstawię Wam film pod tytułem Pokój Tajemnic. Nie zapomnij zostawić lajka i subskrypcji, jak skrót Ci się spodoba. Parę widać w samochodzie, śmiejącą się, podekscytowaną dotarciem do nowego domu. Po przybyciu na miejsce Kate rozmawia z matką przez telefon, mówiąc jej, że dotarli. Zadaje jej różne pytania, które wydają się ją denerwować. Rozłącza się trochę zdenerwowana, więc Matt nazywa ją swoim świetlikiem i mówi jej, że wszystko będzie dobrze w ich nowym domu. Później widzimy, jak się wprowadzają, rozpakowują, wygłupiają i dobrze się bawią. Matt naprawia swoje studio i kładzie białe płótno gotowe do malowania, gdy słyszy hałas na korytarzu. Kate zaczęła rozładowywać wszystkie meble pozostawione przez poprzednich właścicieli na stosie w korytarzu. Matt wychodzi z pracowni i mówi jej, że zamierzał to zrobić, ale ona komentuje, że kiedy zacznie malować, zapomni o wszystkim innym. Matt zachowuje się jak męski dzieciak, więc Kate musi przeprosić za zranienie jego uczuć. Kontynuują rozpakowywanie, a Kate w kuchni otwiera pudełka ze szklankami. Wchodzi do szafki i znajduje w środku martwego ptaka. W międzyczasie Matt demontuje stertę starych rzeczy i wyrzuca je na zewnątrz przez okno. Nagle znajduje starożytny klucz. Kate jest na zewnątrz, zakopując ptaka, kiedy Matt rzuca meblem i straszy ją. Chwilę później Kate przygotowuje swój gabinet, a Matt w końcu dociera do ściany, która znajdowała się za stosem. Znajduje tam drzwi z dziurką od klucza, która wydaje się pasować do starego klucza, który znalazł, więc wychodzi na zewnątrz i wyjmuje go ze śmieci. Matt otwiera drzwi i woła Kate, by do niego dołączyła. Otwierają ciężką bramę i odkrywają pusty pokój w środku. Kiedy Kate wchodzi do środka, światła w domu zaczynają migotać. Matt odchodzi, by zadzwonić do firmy energetycznej. W momencie, gdy Kate wychodzi z pokoju, migotanie ustaje. Tej nocy piją wino przed kominkiem. Żartuje z niego, że jest chłopakiem z miasta, który nie wie, jak dbać o ich nowy dom. Następnego dnia oboje są w pracowni Matta, a ona mówi mu, że musi tylko zrobić pierwszy krok w kierunku malarstwa, gdy dzwoni jej telefon. Matt pyta ją o plany domu. Kate odbiera telefon od klienta w sprawie tłumaczenia, które musi wykonać bardzo szybko. W międzyczasie Matt ponownie wchodzi do pokoju. Nagle Kate krzyczy za nim, że przyjechał człowiek z firmy energetycznej. Matt zabiera mężczyznę do piwnicy, aby zobaczył ich instalację elektryczną. Mężczyzna jest zszokowany tym, co tam widzi, mówiąc, że to bardzo stare. Uważa, że może to być przyczyną skoków napięcia, ale nie widział czegoś podobnego. Mężczyzna z firmy szykuje się do wyjścia, gdy zdradza Mattowi informację o domu, której nie znał, poprzedni właściciele zostali w nim zabici. Mówi mu również, że jak tylko będzie mógł, otrzyma wycenę okablowania. Matt natychmiast sprawdza informacje w internecie. Dowiaduje się, że para, która wcześniej tam mieszkała, została brutalnie zamordowana w domu, nazwanym przez media domem krwi. W tym samym czasie Kate pracuje nad swoim tłumaczeniem. Matt odkrywa, że policja miała podejrzanego o zabójstwa, ale jego tożsamość pozostaje nieznana. Przykrywa śpiącą w gabinecie Kate, a następnie rysuje portret podejrzanego mordercy, pijąc przy tym sporo alkoholu. Matt wchodzi do pokoju i kończy butelkę whisky, po czym mówi, że potrzebuje kolejnej. Światła migoczą i jedna pojawia się przed nim. Noc mija, a światła nadal migoczą, budząc Kate. Wchodzi do pokoju w poszukiwaniu Matta i widzi go wypełnionego wszelkiego rodzaju niesamowitymi rzeczami. Matt pokazuje jej oryginalne obrazy Van Gogha i Cezanna. Kate myśli, że się zgubił, więc aby ją przekonać, Matt mówi Kate, aby wymieniła cokolwiek by chciała. Ona mówi, że chciałaby $1000. Światło znów migocze, a Matt szuka pieniędzy w pokoju i pokazuje je Kate, gdy je znajduje. Ona myśli, że są fałszywe, więc mówi jej, żeby poprosiła o więcej, 1000000. Kate robi to i na chwilę wyłącza się zasilanie, a kiedy wraca, widzi pieniądze ułożone w pokoju. Boi się i mówi, że ma złe przeczucia, ale Mattowi udaje się przekonać ją, by nie traktowała tego poważnie i dobrze się bawiła. Zaczynają prosić o szampana i więcej pieniędzy. Po chwili Matt wypełnia już ścianę swojego studia arcydziełami sztuki, a ona mówi mu, że rzuciła pracę. Oboje cieszą się wszystkim, czego mogą zapragnąć. W pewnym momencie Matt obsypuje Kate diamentami. Później leżą w łóżku, a Kate wciąż zastanawia się, jak działa pokój.
Matt mówi, że to nie ma znaczenia, że powinni po prostu z niego korzystać. Ale Kate jest sceptycznie nastawiona do tego, co może się wydarzyć. W międzyczasie wciąż proszą o więcej rzeczy, takich jak skafandry kosmiczne i dobrze się z nimi bawią, sprawiając, że cały ich pobyt w domu jest ciągłą imprezą. Po prostu proszą, a pokój spełnia wszystkie ich życzenia. Po pewnym czasie Kate widzi produkt ich dzikich nocy, a Matt budzi się w bałaganie i chaosie. Znajduje ją na zewnątrz na huśtawce i pyta, gdzie jest naszyjnik, który zamówiła. Kate odpowiada, że to był wymysł i zawsze może kupić inny. Pokój wydaje się do niej przemawiać. Później Matt ma coś w zanadrzu, co chce pokazać Kate. Zabiera ją do pokoju, który urządził jako pokój dziecinny. Kiedy otwiera oczy, Kate nie wygląda na zachwyconą. Matt mówi jej, że powinni spróbować jeszcze raz, ponieważ fizycznie nic im nie dolega. Nie chce przechodzić przez to ponownie, ponieważ straciła już dwoje dzieci, zanim się urodziły. Matt nalega, ale ona nie daje się przekonać. Wychodzi za nią na zewnątrz i znajduje ją palącą, po czym wychodzi na przejażdżkę. Będąc sama w domu, Kate wraca do pokoju dziecięcego. Światła w pokoju migoczą. Matt wraca do domu i znajduje ją w sypialni z dzieckiem. Wpada w szał, najpierw myśląc, że zabrała czyjeś dziecko, a potem zdając sobie sprawę, że poprosiła o nie w pokoju. Kate mówi mu, że nie było innego wyjścia i poszła na skróty. Matt mówi jej, że nie mogą go zatrzymać i że musi zwrócić go do pokoju, ponieważ to złe. Oboje wchodzą do pokoju. Kate trzyma dziecko, ale nie wie, co opowiedzieć, gdy dziecko płacze, a Matt mówi jej, żeby powiedziała, że chce, żeby zniknęło. Kate nie może tego zrobić, więc daje dziecko Mattowi. Patrząc i trzymając dziecko, zdaje sobie sprawę, że też nie może tego zrobić. Oddaje dziecko Kate i ucieka. Tej nocy dziecko płacze, a Kate mówi Mattowi, aby poszedł do pokoju i poprosił o mleko. Dostaje je, a kiedy wraca, Kate karmi dziecko piersią. Żadne z nich nie rozumie, jak to możliwe. Następnego dnia, gdy Matt słyszy Kate z dzieckiem w sąsiednim pokoju, myśli o Johnie Doe, który zabił poprzednich właścicieli i szuka go w internecie. Mężczyzna został uwięziony w szpitalu psychiatrycznym. Matt bierze część pieniędzy i wychodzi z domu, aby go znaleźć. Przybywa do szpitala i prosi pielęgniarkę, by z nim porozmawiała, ale ona mówi mu, że jedynymi gośćmi, jakich miał przez 45 lat, byli reporterzy. Kłamie, że też jest reporterem, więc może z nim porozmawiać. John Doe może w jakiś sposób natychmiast stwierdzić, że nie jest reporterem. Matt bez wahania mówi mu prawdę. Mężczyzna zaprasza go do stolika i mówi Mattowi, że długo na niego czekał. Pyta, czy Mattowi podoba się dom i wszystko, co ma do zaoferowania, ale Matt chce tylko wiedzieć, dlaczego zabił tych ludzi. Mężczyzna mówi, że to był jedyny sposób, że powinni opuścić dom i zapomnieć o pokoju, zanim będzie za późno. Wie jednak, że tego nie zrobią, ponieważ uważa, że ludzie tacy jak Matt są chciwi i żarłoczni przez całe życie. Postrzega siebie jako kogoś innego, na więcej sposobów niż Matt może sobie wyobrazić. Później Matt jest na stacji benzynowej i zostaje poproszony o zapłacenie rachunku, ale kiedy sięga po pieniądze do kieszeni, znajduje tylko kurz. Wraca do domu i wyjmuje więcej pieniędzy, po czym widzi, jak zamieniają się w pył na jego oczach. Następnie bierze obraz Van Gogha i kładzie go na środku progu. Część obrazu, która znajduje się na zewnątrz domu, szybko się niszczy i również zamienia się w pył. Matt przynosi pozostały kawałek z powrotem do swojej pracowni. W międzyczasie Kate przewija dziecko, gdy widzi, że światła znów migoczą. Zabiera dziecko i znajduje Matta w pokoju, rozbijającego ściany, próbując dowiedzieć się, jak to działa. Sytuacja między nimi się odwróciła. Przyznała, że nie wie, jak to działa, zadowolona z dziecka. Ale Matt musi wiedzieć. Znajduje więcej dziwnych przewodów za ścianami. Następnie zrywa ściany i podłogę w domu, znajdując to samo, a także dziwne panele. Kate chce wyprowadzić dziecko na świeże powietrze, ale on ją powstrzymuje, prosząc, by mu zaufała i nie wychodziła na zewnątrz. Ona nie rozumie, o co mu chodzi, więc kontynuuje. Podczas gdy on czeka na nią przy drzwiach. Po wyjściu na zewnątrz z dzieckiem zaczynają dziać się różne rzeczy, a ona wpada w szał i woła Matta. Dziecko szybko się starzeje, a on chwyta je i zabiera z powrotem do środka. Oboje patrzą na dziecko, które już zmieniło się w chłopca z niepokojem i niedowierzaniem.
Później Kate kąpie go, a następnie dołącza do Matta w jaskini, pytając go, co się dzieje. Matt opowiada jej o Johnie Doe. Następnie mówi, że pokój robi rzeczy jak gigantyczna drukarka 3D, pod warunkiem, że nigdy nie zabierze ich z domu. Kate jest zbulwersowana, że nazwał dziecko rzeczą, ale on mówi, że jest to rzecz wykonana z ciała i kości. Dziecko dołącza do nich, a Kate idzie do niego, mówiąc mu, że wszystko jest w porządku. Jakiś czas później Kate uczy Shane'a w domu. Wspomina o kempingu i wyjaśnia chłopcu, co to znaczy, więc mówi, że chce jechać na kemping. Kate mówi Shane'owi, że jest na to zbyt chory, by wyjść na zewnątrz. Mówi mu, że dom go chroni, ale Shane nalega na wyjazd na kemping. Chłopiec stawia się jej, gdy nie dostaje tego, czego chce, więc zatrzaskuje jej drzwi, gdy idzie zrobić coś poza jego pokojem. Następnego dnia chłopiec smutno spogląda przez okno, a następnie idzie zjeść śniadanie z mamą. Przyjeżdża kurier i chce go obsłużyć, ale Kate każe mu usiąść i sama wychodzi, zamykając za sobą drzwi wejściowe. Przesyłka jest dla Matta i kładzie ją przed drzwiami jego pracowni. Podnosi ją i otwiera, odkrywając pistolet. Matt na zewnątrz ćwiczy strzelanie, a chłopiec obserwuje go przez okno. Kate spędza czas z chłopcem i gra na pianinie. Shane skrada się za nią i udaje mu się dotrzeć do drzwi bez zauważenia Kate, wystawiając rękę. Kiedy to zauważa, wciąga go z powrotem do domu i sprawdza, czy coś się stało. Później Kate zabija deskami wszystkie okna, a kiedy Matt prosi ją, by przestała, mówi mu, aby odszedł. Matt pomaga jej zabarykadować dom, podczas gdy Shane obserwuje ich. Tej nocy Kate i Shane jedzą kolację. Wszystko, co robi chłopak, wydaje się ją denerwować. Matt też nie radzi sobie lepiej. Maniakalnie maluje w swojej pracowni. Kate śpi sama, a Shane przychodzi do jej pokoju, mówiąc, że ją kocha i prosi o spanie z nią w łóżku. Chłopak mówi, że chce być z nimi na zawsze i pyta, czy oni też tego chcą. Kate mówi mu, że tak. W jednym z kolejnych dni widzimy Matta, jak strzela i staje się coraz lepszy w strzelaniu z pistoletu. Shane jest w swoim studiu i bawi się śnieżną kulą, która nagle ślizga się i rozbija, gdy wchodzi Matt. Pyta chłopca, co tam robi, co skłania Shane'a do szybkiej ucieczki. Kate wchodzi do studia, a Shane słucha ich kłótni przez drzwi. Matt mówi, że nie może wchodzić do jego pokoju, na co Kate odpowiada, że jest jeszcze dzieckiem. Ale Matt widzi w nim tylko pustą postać. Tej samej nocy Shane przegląda dom i znajduje okablowanie elektryczne w piwnicy. Wchodzi do pokoju, a światła zaczynają migotać. Matt budzi się następnego ranka i znajduje obok siebie nienaruszoną śnieżną kulę. Widzi, że to nie ta sama kula i natychmiast biegnie do Kate, by ją o to zapytać. Razem udają się do pokoju, gdzie zastają Shane'a lepiącego bałwana. Chłopiec stworzył cały las wewnątrz pokoju. Kate uważa, że to, co zrobił, jest niesamowite, ale Matt nie jest tego samego zdania. Wyciąga chłopca na zewnątrz pokoju i zabrania mu tam wchodzić. Matt zamyka pokój, podczas gdy Kate pociesza chłopca, ponieważ ten nie rozumie, dlaczego nie wolno mu tam wchodzić. Kate i Matt kłócą się o to, czy dziecko może wchodzić do pokoju, a Matt myśli o wszystkich rzeczach, które Shane może sobie wyobrazić i przywołać, gdy tam jest. Nagle dzwoni telefon, więc Shane podnosi słuchawkę. To John Doe na drugiej linii, zaskoczony, że słyszy małego chłopca. Matt chwyta telefon, a Kate mówi Shane'owi, żeby więcej go nie odbierał. Chłopiec mówi jej, kto to był, podczas gdy Matt rozmawia z mężczyzną. Pyta go, kto prosił o chłopca. Kate podsłuchuje ich rozmowę z drugiego telefonu. Matt wypytuje Johna Doe o to, jak mogą zatrzymać proces starzenia się poza domem. Mężczyzna uważa, że Matt nie poradzi sobie z prawdą. Ale i tak mu mówi. Aby dziecko mogło opuścić dom, jego twórca musiałby umrzeć. Jeśli Kate umrze, Shane będzie mógł żyć, kochać i starzeć się jak każdy inny poza domem. Matt zdaje sobie sprawę, że John Doe również jest wymysłem. Mężczyzna mówi mu, że jego matka zabiła jego ojca, a następnie zmusiła go do zabicia jej, aby mógł żyć. Obecnie pytanie brzmi, czy Matt zabije Kate, aby uratować Shane'a, czy zabije swoje dziecko, aby uratować żonę. Kate zaczyna płakać, a Matt zdaje sobie sprawę, że słuchała. Bierze ona samochód i odjeżdża. Shane spędza dzień samotnie bawiąc się i oglądając kreskówki. Matt ciągle dzwoni na komórkę Kate,
błagając ją, by do niego zadzwoniła lub wróciła do domu. W miarę upływu czasu Matt wariuje, ponieważ Kate odeszła, pozostawiając jemu dziecko. Kate jest w samochodzie i myśli o zabiciu siebie dla życia chłopca. Tymczasem Shane w końcu wchodzi do studia. Zarówno on, jak i Matt jedzą później razem kolację, a dziecko pyta go, czym jest figment, ponieważ podsłuchał, jak to mówi. Matt mówi mu, żeby o tym zapomniał i zjadł swoje jedzenie. Chłopiec mówi, że Matt nie jest jego prawdziwym tatą i chce wiedzieć, gdzie jest jego prawdziwy tata. Matt mówi mu, że nie ma prawdziwych rodziców, żaden z nich nim nie jest. Mówi mu nawet, że nie jest prawdziwym chłopcem i co się z nim stanie, jeśli opuści dom. Shane mu nie wierzy, więc chwyta go i prowadzi do drzwi, mówiąc mu, żeby sam się przekonał. Matt mówi mu, że nie jest prawdziwą osobą, ale ideą, więc chłopak biegnie z powrotem do swojego pokoju. Zdając sobie sprawę, że okropnie potraktował chłopca, Matt idzie go przeprosić. Shane prosi go, by mu poczytał. Kate wraca do domu i znajduje ich śpiących obok siebie. Później Matt dołącza do niej w kuchni i zaczyna rozmowę o tym, co podsłuchała, ale ona nie chce o tym rozmawiać. Kochają się w kuchni, podczas gdy chłopak ich szpieguje. Następnego ranka dziecko kradnie klucze do domu i wychodzi. Matt słyszy drzwi i wstaje, szukając go. Kate również schodzi na dół i widzą, że w pewnym momencie opuścił dom. Wchodzą do salonu i znajdują nastolatka. Shane ma broń i strzela do nich. Chce zabić Matta, ale Kate uspokaja go na tyle, że Matt może ją odepchnąć i skoczyć na niego. Obaj walczą o broń, gdy Kate traci przytomność. Później budzi się z Mattem patrzącym na nią. Mówi jej, że Shane nie żyje, że został postrzelony, gdy walczyli o broń. Kate prosi o zobaczenie ciała, a on mówi jej, że zabrał je na zewnątrz. Kate wychodzi, by go poszukać, a Matt wychodzi, by być z nią, gdy ona się smuci. Matt budzi się w salonie. Szuka Kate na zewnątrz, a następnie w całym domu i widzi migotanie światła. Matt szuka kluczy, aby dostać się do środka, a kiedy ich nie znajduje, zaczyna kopać w ścianie. W tym samym czasie Kate i inny Matt jedzą lunch, a ona pyta go, co zrobią z domem. Mówi, że nie może dłużej mieszkać w domu, ale inny Matt mówi jej, że nie mają pieniędzy i nie mają pracy. Jeśli zostaną, pokój zapewni im utrzymanie. Kate staje się podejrzliwa wobec jego zachowania, które przypomina jej ten sam sposób, w jaki zachowywał się Shane. Matt czołga się w kierunku pokoju przez okablowanie w ścianie. W końcu przepycha się i wchodzi do lasu. W tym samym czasie Kate i inny Matt siedzą w salonie, kiedy on próbuje ją dotknąć, mówiąc, że widział, jak to robią. Kate odpycha go i prawie się domyśla, wtedy on mówi, cześć, mamo. Oczywiście Kate panikuje i biegnie do drzwi. Matt jest prawie w domu, podczas gdy Kate ukrywa się przed fałszywym Mattem, którym jest Shane. Atakuje ją i kocha, ale Matt dociera do domu i włamuje się. Shane szuka Matta po domu i na odwrót, kiedy Kate wychodzi z pokoju, w którym była i wpada na jednego z nich. Najpierw myśli, że znalazła prawdziwego Matta, ale pojawia się drugi. Obaj próbują ją przekonać, że to oni są prawdziwym Mattem, gdy jeden z nich nazywa ją świetlikiem, ale drugi tylko to powtarza i chwyta ją za rękę. Spycha go ze schodów i biegną w kierunku drzwi. Pokój zaczyna migotać, gdy Shane budzi się w swojej prawdziwej formie. Kate i Matt zdają sobie sprawę, że wciąż są w pokoju i próbują się z niego wydostać, ponieważ Shane ciągle zmienia swoją postać, aby ich zmylić. Matt wpada na pomysł, jak mogliby się wydostać. Shane dogania ich i biegnie w stronę Matta z nożem. Zabija go, po czym mówi Kate, że wszystko jest w porządku. Nagle prawdziwa Kate i Matt przebiegają obok drzwi na zewnątrz. Shane widzi ich i otwiera drzwi. Biegną przez las i docierają do drzwi, otwierają je i biegną do frontowych drzwi domu. Shane ponownie szturcha Matta i wypadają z domu. Chce wrócić, ale Kate zatrzaskuje mu drzwi przed nosem. Shane zaczyna się starzeć, błagając ją, by go wpuściła, aż staje się starcem i odchodzi. Kate wybiega za nim i zarówno ona, jak i Matt podążają za nim, gdy on upada. Shane zamienia się w pył, a Kate płacze nad nim. Miesiąc później Matt i Kate zatrzymują się w hotelu. On wraca do pokoju z kawą, a ona w środku jest w szoku z powodu pozytywnego testu ciążowego, nie wpuszczając go do środka. Światła w pokoju migoczą.
Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.